Cześć, witaj serdecznie w nowym vlogu na kanale La Kierowniczka. Spędźmy razem miło kilka dni. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie serdecznie na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj wracamy do vlogowania po dosyć długiej przerwie związanej ze świętami oczywiście, ale niestety również z wirusami u nas, bo było tego ogrom, po prostu cała nasza trójka w kółko i chyba dwa okrążenia zrobiliśmy, po prostu cały czas byliśmy chorzy i po pierwsze nie było sił do nagrywania, a po drugie raczej nie było nic ciekawego, co mogłoby Was zaciekawić, co chciałbyście obejrzeć. Ale teraz siły powróciły, no i wracam do vlogowania, do nagrywania, bo oprócz vlogów i oprócz filmów na YouTube zaczęłam też pracę nad nowymi szkoleniami online, więc myślę, że w lutym pojawi się nowe szkolenie, takie mega fajne i już nad nim pracuję. Ale oczywiście w dzisiejszym vlogu będziecie miały szansę zobaczyć dosyć dużo fajnych, nowych rzeczy, które się pojawiają. Zobaczycie, co się u nas dzieje. Mam nadzieję, że razem miło spędzimy czas. No i jeszcze jedna duża rzecz, która będzie się działa na przełomie najbliższych dni już. To jest taka mała przeróbka salonu lakierowniczki, w sumie nie mała, dlatego że będę montować pochłaniacz z Affini. To było moje marzenie od wielu, wielu lat i w końcu się spełniło. Nie ukrywam, że po prostu popchnął to mój mąż i decyzja zapadła, a razem z pochłaniaczem, który jest wbudowany w biurko, będzie nowe biurko, więc po prostu ten pokój lakierowniczki, studio będzie przemienione i postanowiłam, że nagram dla Was oczywiście film z tej przeróbki. Zobaczycie sobie całe studio przed i całe studio po. Będzie nie tylko kwestia wprowadzenia biurka, ale też pojawi się jeszcze jeden nowy mebel, dwa mebelki znikną. No myślę, że to Wam się spodoba, ale to wszystko będzie się pojawiać po prostu w najbliższym czasie. Także będzie się bardzo dużo działo na kanale Lakierowniczka i na mediach społecznościowych również. Przychodzę do Was z poświąteczną polecajką, bo to jest coś przepięknego, co może Wam się kiedyś przydać na prezent. Zobaczcie to. Czy Wy uwierzycie, że to są herbaty? W ten sposób podane, w ten sposób zapakowane w różnych smakach. One są w takich małych kulkach, które po wrzuceniu do ciepłej wody pękają i w środku macie herbatę. Przepięknie zapakowane, przepięknie podane. Więc no słuchajcie, jeżeli szukacie czegoś na prezent, to jest świetne rozwiązanie. I ja kupiłam mojej mamie w tym roku takie zwinięte w kulkę, które się rozkładają w taki piękny kwiat, ale te pobiły jeszcze bardziej tamte, bo po prostu w opakowaniu wyglądają przepięknie. Druga polecajka to są, słuchajcie, z Biedronki migdały w kremie brylę. Ja już Wam tu nie pokażę, bo jak je otworzyliśmy, to zjedliśmy wszystkie naraz. Są też pistacje w czekoladzie mlecznej, więc też na pewno będą pyszne, ale gdybyście miały okazję, to ta seria pojawiła się właśnie przed świętami. Wszystkie bardzo dobre, te no po prostu znikły nam ekspresowo, więc jeżeli znajdziecie, to sobie wypróbujcie. Jeszcze a propos tych herbatek, to zamówiłam jeszcze do takiego picia, takiej herbatki, przepiękny dzbanek. Zobaczcie to. To jest szklany dzbanek z takim delikatnymi żłobieniami. Tutaj macie zaparzacz, który wkładamy do środka, tutaj jest pokrywka i cztery szklaneczki. One są takie malutkie, ale też one są w tym rozmiarze, który pozwoli nalać cztery szklaneczki z tego dzbanka. O, zobaczcie sobie, mega ładne. No i ten dzbanek, on nie jest za duży, ale ja chciałam celowo taki, w którym będę mogła zrobić jedną herbatę. Więc on wygląda tak, wkładamy sobie ten zaparzacz do środka z dowolną rzeczą w środku. On ma też tu takie nacięcia. I zamykamy. No patrzcie, jaki on jest piękny, więc nawet pod samym względem wizualnym jest po prostu przepiękny. I dodatkowo zamówiłam taką szklaną podkładkę. Tutaj wkładamy sobie podgrzewacz, tą małą świeczkę i możecie sobie dowolny przedmiot postawić na wierzchu i po prostu podgrzewać. Więc ja to wzięłam do tego dzbanka, żeby sobie zaparzyć herbatkę, nalać do szklaneczek, wrzucić sobie drugą, ona tutaj się będzie zaparzać i myślę, że to jest mega fajne zestawienie. Ale zobaczcie, jakie to jest piękne. Myślę, że komuś na prezent dać taki zestaw herbatek, do tego taki dzbanuszek, to przecież jest taki piękny komplet, jak ktoś jest herbaciarą, to na pewno będzie zadowolony. A ja przyznam Wam szczerze, że trochę cały czas się zastanawiam, już minęło kilkanaście dni, ja nie mogę po prostu oderwać wzroku od tych herbat i jeszcze nie zaczęłam ich pić, ale mówię, dobra, nagram, pokażę Wam cały zestaw, jak wyglądał i dzisiaj sobie taką herbatkę zrobię.
wtorek, co oznacza, że dzisiaj jedziemy stadion na basen, torby już zapakowane, wszystko gotowe. I ja, słuchajcie, każdego dnia próbuję coś dla Was nagrać, a wychodzi tak, że teraz mam bardzo intensywny czas pod względem nagrań do nowych szkoleń. I wymyśliłam sobie dwa mega fajne szkolenia, jest z nimi ogrom pracy i wczoraj na przykład siedziałam 11 godzin studio i tylko na chwilę wychodziłam. Akurat się udało, że mój mąż ze względu na pogodę miał dzień urlopowy, no i ja ten dzień wykorzystałam na maksa i nawet nie miałam ani chwili, żeby nagrać jakieś stories, cokolwiek wrzucić, po prostu leciałam wszystko, co mogłam, a i tak jest to dopiero 1/4 jednego szkolenia i plan na drugie. Więc wyobraźcie sobie, że czeka mnie co najmniej jeszcze kilka dni nagrywkowych, ale mega się cieszę, bo to będą szkolenia, o które pytałyście i to będą szkolenia odnośnie tematyki, techniki, która najbardziej Was interesowała w ostatnim czasie. I pojawi się szkolenie jedno dotyczące zdobień, a drugie dotyczące techniki pracy, więc w sumie będzie o przedłużeniu, będzie o zdobieniu. Myślę, że oba będą całkiem miło przyjęte, jeżeli się uda. Publikację planuję może jednego końcówka stycznia, a może już przerzucę je na luty, marzec, natomiast już cały czas nad nim działam. Chciałabym, żeby jedno pojawiło się na koniec stycznia, drugi gdzieś w połowie lutego, to jest taki najbardziej optymistyczny scenariusz, zobaczymy co z tego wyjdzie, no bo jeszcze bardzo dużo montażu mnie czeka w związku właśnie z tymi szkoleniami. No dobrze, to my się pakujemy, szykujemy, jedziemy na basen, musimy się dobrze ubrać, bo na dworze jest mróz okropny. Więc ubieram Tadzia i jedziemy popływać. Zaparzyłyśmy sobie ładnie herbatkę w dzbanku i to są herbaty, które wyglądają w ten sposób. Takie kuleczki zwinięte, zielona i biała herbata pomieszana. Niektóre mają właśnie takie jeszcze różowe kwiatki i gdy wrzucicie taką do odpowiedniej wody, o odpowiedniej temperaturze, to one się otwierają na takie przepiękne kwiaty. Więc to jest coś innego niż te bombeczki, których Wam przed chwilą pokazywałam. One może tutaj nie wyglądają tak ładnie, ale już w filiżance czy w czajniczku robi się taki piękny kwiat z tego. A jutro mój mąż ma urodziny i słuchajcie, znudziły mu się klasyczne torty. On jest wielkim fanem takiego jabłkowego ciasta na kruchym spodzie i z pianą z białek do góry, więc słuchajcie, taki tort upiekłam. Idąc mu naprzeciw, nie zawsze musi być taki tort z masy. Ja przyznam, że ostatnio też mało mam apetytu na takie ciężkie torty, więc jest po prostu placek, ciasto w formie okrągłej, jak torcik, to co najbardziej lubi. Ja Wam, słuchajcie, jeszcze tutaj nie pokazywałam, co mam, co czeka już na montaż. I jeżeli obracacie się w świecie stylizacji paznokci, na pewno kojarzycie markę Afinia z ich pochłaniaczy. Jedne z najlepszych pochłaniaczy na rynku. Ja marzyłam o tym cudeńku już od wielu, wielu lat. No ale jak wiecie pewnie, to nie jest rzecz najtańsza i taki najłatwiejszy wydatek, ale zapewnia taki komfort pracy. Działa cichutko, maksymalnie pochłania ten pył, więc mega się cieszę, że tu już jest i słuchajcie, ona wywołała taką mini falę. Ja już od dawna myślałam o małym remoncie w pokoju lakierowniczki w moim studio, natomiast ciągle było coś innego, coś ważniejszego. A gdy przyszedł pochłaniacz, to jest pochłaniacz montowany do biurka i do mojego starego zdecydowanie się nie da. Poza tym to jest kuchenny stolik 15-letni, więc zasługuje na wymianę, więc będzie, słuchajcie, remoncik. Myślę, że nagram dla Was taki film pokoju przed i w trakcie tej przeróbki.
Myślę, że Wam się spodoba, a nagram Wam też rolkę z takiego otwierania, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ten pochłaniacz wygląda. To jest ten model NDC 2000. Do tego tutaj są dwa wkłady węglowe, dwa filtry węglowe, które są wymienne i ja mam je z tego względu, że możecie użyć sobie kodu rabatowego jakiejś tam osoby, którą znacie, influencerki, i dzięki temu dostajecie je po prostu do zamówienia. A dodatkowy zakup to są jeszcze takie jednorazowe nakłady z wycięciem właśnie na pochłaniacz. Zobaczymy, jak się sprawdzą. No a może uda nam się tutaj delikatnie zajrzeć. Jedną ręką to jest troszkę trudniejsze niż myślałam, ale jest, udało się. No, zobaczcie, jaki przepiękny. To jest oczywiście dół pochłaniacza. Jak się do niego dostaniemy? Z drugiej strony to mamy górę pochłaniacza z filtrem, a kratka jest spakowana osobno i ona przychodzi na górę biurka. Jest widoczna tylko ta kratka, ale będzie fajnie. Słuchajcie, od kiedy wiem, że będziemy pochłaniacz nowy montować, że przyjdzie nowe biurko, to przyznam szczerze, że nawet nie mam motywacji, żeby tutaj coś poukładać i robię tylko tyle, ile muszę odepchnąć, żeby znaleźć przestrzeń do pracy, ale pochłaniacz już czeka, meble przyjdą jutro, teraz tylko zmotywować męża, żeby pomógł mi w małych przeróbkach, bo to nie jest biurko z Affini, więc będę musiała wyciąć otwory, no i trochę je sobie zaaranżować, szczególnie pod względem ułożenia wszystkich kabli, no ale zobaczcie, tu wszystko jest teraz obładowane, niepoukładane, ale tym bardziej będzie efekt po, jak się tym zajmiemy i przerobimy to wszystko. A tutaj ten stolik jest obładowany dlatego, że nagrywam szkolenia online. Trochę Wam to może zdradzić, ale do końca i tak niebawem się dowiecie, jakie będą tematy dwóch najbliższych szkoleń i może uda mi się jakoś obmyślić daty premiery. No i bierzemy się za porządki. Zobacz tą kupę kabli tam. To trzeba ogarnąć, bo po prostu to nie wygląda i nie inspiruje. Od razu się odechciewa pracować. Jedyna przestrzeń, która planuje, żeby została w małym stopniu tylko przearanżowana, to jest tutaj ta strona, czyli komoda i tło, które widzicie. Troszkę sobie tylko poprzestawiam, ale ogólnie komoda zostaje. To tutaj nie, ale zawartość będzie przearanżowana, bo biurko, nowe biurko będzie miało ogrom szuflad, a tutaj w tym no nie było żadnej szuflady, więc o, już się nie mogę doczekać. Dzisiaj mamy środę i popołudnie jest zaplanowane, bo urodziny mojego męża, więc planujemy po prostu kawę z dobrym ciastem. Zresztą pokazywałam Wam, jakiego torta w tym roku dostanie mój mąż. Natomiast do południa dzisiaj z Tadziem intensywnie zaczęliśmy od pysznego śniadania. Teraz zrobiłam jedną stylizację, chociaż nie udało mi się zrobić jeszcze zdjęć. Mam nadzieję, że uda mi się je dorobić, żebym mogła Wam wrzucić. No i słuchajcie, teraz planuję zrobić koktajl. Ogólnie mam taką misję na nowy rok i robię sobie takie koktajle, takie smoothie. Wrzucam po prostu tam szpinak, jakieś owoce i tak dalej, dlatego że ja nigdy praktycznie nie jadam drugiego śniadania. A co jest błąd, bo jem z Tadziem wcześniej pierwsze śniadanie, a obiad jemy, jak mój mąż wróci z pracy, o godzinie 17. I powstaje tak wielka luka, w której oczywiście coś tam zjem, bo do kawy zjem sobie ciasteczko, a umówmy się, fajnie byłoby wprowadzić coś takiego zdrowszego. I stwierdziłam, że może takie smoothie, które sobie zrobię dzień wcześniej, czy będę robić sobie na dwa dni, będzie dobrym pomysłem i po prostu wrzucam tam coś zielonego, trochę owoców, trochę, teraz sobie kupiłam nasiona chia. No na razie robiłam dwa razy, więc umówmy się, nie jest to tak, że jest ono codziennie, ale gdybym chociaż dwa razy w tygodniu zrobiła na dwa dni, to byłby już duży sukces, więc taki jest plan działania, zobaczymy jak wypali. A no i właśnie przed chwilą panowie przywieźli biurko do nowego studia. Zamawiałam je z IKEA, dlatego że po prostu tam było biurko, które najlepiej odpowiadało mi rozmiarami, które miało możliwość zamontowania szuflad po dwóch stronach, i które miało możliwość dobrania dodatkowych elementów
Była też możliwość, żeby było ono na kółkach, więc wszystkie rzeczy, na których mi zależało, znalazłam właśnie tam. Poza tym też to są te biurka zbudowane z systemu Alex, one nie wychodzą drogo. Zastanawiałam się, czy nie wybrać innego blatu, ale na razie zostawiłam ten klasyczny, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc teraz Tadzio na małej drzemce, ja muszę sprzątnąć po stylizacji w studio, zrobić koktajl, wypić małą ciepłą kawę i mam nadzieję, że zdążę jeszcze coś pomontować w trakcie jego drzemki. I ogólnie zobaczcie, jak przepięknie słońce wpada do domu. Ja wiem, na dworze jest mróz jak nie wiem, tu jest bajzel jak nie wiem, wszystko leży niepotrzebne, ale ja po prostu tak lubię taki widok, gdy słońce wpada do naszej kuchni. Jakby było posprzątane, to już w ogóle bym się odsunęła na maksa i Wam pokazała, ale może lepiej nie będziemy ryzykować. No ale jeszcze na tych płytkach te złote elementy się tak wtedy pięknie odbijają. No naprawdę, ja już chyba tęsknię za chociaż wiosną. Wiosnę chyba lubię najbardziej. No i jeszcze druga sprawa. Chyba powoli czas pościągać ozdoby świąteczne. Macie jeszcze, czy już pościągałyście? Dajcie znać, bo ja zawsze się zastanawiam, kiedy to jest ten moment. Każdy ma jakąś inną datę. U mnie na razie wszystko leży, ale choinka robi się już trochę smutna, więc chyba czas na zmiany. Wprowadźmy może tu już wiosenny klimat? Nasz nietypowy, nieszablonowy torcik gotowy, ale właśnie na to był apetyt, więc dlaczego nie? Kruche ciasto, jabłka z cynamonem, piana z białek, kruszonka na górze. Przepyszny, szybki do zrobienia. No i może zastąpić nawet torcik. Ogólnie, jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad zakupem maty lub tych puzli piankowych, to jest świetne rozwiązanie, dlatego że po pierwsze wyznacza bardzo fajnie taki kącik dla maluszka. Po drugie jest cieplutko, jest mięciutko, więc on może sobie tam wstawać, ćwiczyć i kombinować, bo po prostu ma miękkie podłoże. Nasza mata akurat była trochę niewypałem, bo z drugiej strony ona się cała zniszczyła, po prostu poodchodziło wszystko, ta folia na wierzchu od dołu, ale z tej strony jest wszystko ok i inne maty słyszałam, że są w porządku, więc po prostu trafiliśmy kiepski model, ale ogólnie to jest świetne rozwiązanie, bo maluszek sobie tam siedzi, bawi się. Oczywiście nie zawsze i mało kiedy wygląda to tak, po prostu przed chwilą poukładałam, bo zazwyczaj po prostu wszystkie zabawki leżą wszędzie, ale to jest jego miejsce i mu na to tam pozwalamy, a dzięki temu mamy troszkę większy porządek w reszcie domu, chociaż też nie zawsze. Baseny z kulkami, to jest też fajna rzecz do zabawy, ale wiecie ile razy ja już zbierałam 200 kulek rozsypane po całym domu, bo Tadzio sobie wchodzi do środka, sięga kulkę, albo jak wejdzie cały do środka i wychodzi, to obala po prostu całość i rozsypuje. No ale to jest świetna zabawa, no to co poradzimy, nie? Ostatnio jedliśmy w meksykańskiej knajpie krem kukurydziany po raz pierwszy. I tak nam zasmakowało, że ja mówię, nie, muszę spróbować w domu. To jest krem kukurydziany z kurczakiem. Wzięłam pierwszy lepszy przepis z internetu. Wiem, że wyszedł mi troszkę bardziej słony niż jedliśmy tam. Ale jeżeli ktoś z Was lubi tą kukurydzę taką jak chociażby w KFC sprzedają i można sobie posypać solą, lubicie smak tej kukurydzy, to spróbujcie koniecznie. Tu ogólnie jest głównie kukurydza, trochę ziemniaków, pietruszki, bulion i po prostu taki krem zrobiony, ale pychona. Zdrowe koktajle zielone już gotowe. Stopień ich zieleniości jest po prostu nieziemski. Są tak intensywnie zielone, no ale tak duża dawka witamin w tak małej porcji, w takiej szklaneczce surowych owoców i warzyw, no to jest świetne rozwiązanie, więc obym jak najdłużej wytrwała w tym postanowieniu. A jeżeli macie jakieś przepisy na fajne, smaczne takie smoothie, takie koktajle, to koniecznie się podzielcie. Tego do rana przywitał nas na dworze znów mrozem i mgłą. Natomiast my dzisiaj z Tadziem od rana mieliśmy zabawę w układanie, segregowanie i robienie prania. To jest świetna zabawa, Tadzio uwielbia. Ja sobie segreguję na kubki, on mi to wszystko z powrotem miesza, ale naprawdę on się tym wtedy zajmuje i tam pralka chodzi, suszarka chodzi, a Tadeusz zadowolony razem ze mną pranie szykuje. Teraz poszedł na drzemkę, więc ja właśnie siadam do montażu tego vloga, żebyście w sobotę mogły go sobie zobaczyć. Powoli zaczyna się też ten remont w pokoju
pokoju lakierowniczki, o którym wspominałam, jeżeli chcecie wziąć udział w doradzaniu mi, wpadnijcie na Instagram, bo tam już pytałam o lampy, teraz o krzesełka i na pewno będę mieć jeszcze wiele możliwości i Wy jesteście świetnymi doradczyniami, więc tam na bieżąco cały czas Was podpytuję. A jeżeli uda mi się jeszcze dzisiaj, chciałabym zrobić kolejny zestaw opinii i recenzji od kursantek dotyczących moich szkoleń online, szczególnie dotyczące szkolenia online manikier hybrydowy, bo ostatnio wróciło do mnie tyle fajnych opinii, po prostu jest mi tak mega miło i tyle Waszych pięknych prac po ukończeniu tego szkolenia, takich dopracowanych, takich świadomych. Mega się z tego powodu cieszę. To szkolenie to jest taki mój naprawdę taki zbiór wiedzy z tylu lat, tam jest wszystko i bardzo się cieszę, że osoby nawet doświadczone korzystają z tego szkolenia i wyciągają z niego mega fajne informacje, więc wrzucę Wam na Instagramie również w zakładce opinie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zaglądajcie tam, a jeżeli mi się uda wieczorem, to zacznę troszkę nagrywać do kolejnego szkolenia online, żeby pojawiło się gdzieś w styczniu, w lutym. No dobrze, to ja biorę się do pracy, dziękuję Wam za obecność, oglądanie tego vloga i widzimy się niebawem w kolejnym, a we wtorek oczywiście pojawia się na YouTube nowy film. Do zobaczenia!